Halo, halo. Dzień dobry. Wiedziałem, że nie uda mi się zacząć dokładnie tak, jak się umawialiśmy, no ale co zrobić? Nie wiem, czy to przypadek, czy nie przypadek, że tak się stało. Może coś mnie rozproszyło i to wcale nie było przypadkowe. Będziemy dzisiaj właśnie o takich procesach rozmawiać. Witam bardzo serdecznie Państwa tutaj zgromadzonych w ogrodzie Big Book Cafe. No i oczywiście naszych widzów i widzki, którzy oglądają transmisję na YouTubie. Dzień dobry. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński, będę prowadził to spotkanie, w którym uczestniczą także Olga Drenda. Dzień dobry. Pisarka, eseistka, antropolożka kultury, autorka kultowych książek Duchologia Polska i wyroby. I dr Paweł Boguszewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Neuronaukowiec z Instytutu imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, też niestrudzony popularyzator nauki i racjonalnego myślenia, co będzie miało tutaj też istotne znaczenie. O teoriach spiskowych, jak już Państwo wiedzą, będziemy tutaj rozmawiali i oczywiście jak każe dobry obyczaj znany jeszcze od czasów Sokratesa, należy w dyskusji na samym początku zdefiniować temat i przedmiot owej dyskusji, ale pomyślałem, że jedną z lepszych definicji jest definicja ostensywna, czyli taka, która polega na wskazaniu po prostu definiowanego obiektu, a nie na budowaniu jakiejś konstrukcji. I o taką definicję ostensywną teorii spiskowych was poproszę, ale ubogaconą, posłużę się tym popularnym słowem polskim, o wasze osobiste upodobania. Innymi słowy, pierwsze pytanie brzmi: jaka jest wasza ulubiona teoria spiskowa? Olga. Tak. To myślę, że tutaj należałoby doprecyzować pytanie, czy chodzi o taką teorię spiskową, w którą trochę dowierzam albo dopuszczam jej prawdopodobieństwo, czy taką, którą lubię ze względu na jej spektakularność i walory rozrywkowe. Trudne pytanie. Ja bym powiedział, że wszystkie są trochę prawdopodobne. Mm-hmm. Na tym polega ich urok. No, ale zacznijmy od tej, w którą trochę dowierzasz. Mm-hmm. Myślę, że z tym jest trudno. Mam do tego... czasami próbowałam wykonać na sobie taki test właśnie, na ile mam skłonności do myślenia spiskowego, ale myślę, że zawsze jakoś przeważa taki mój metasceptycyzm, to znaczy to, że naprawdę ja podważam wszystko, co się dzieje i absolutnie myślę, że nic i wszystko jest jednocześnie do końca prawdopodobne, to znaczy ja mam skłonność do być może przeceniania nawet wiary w przypadek, a nie w jakąś logikę, więc raczej myślę, że ja jestem tutaj na przeciwnym biegunie myślenia spiskowego, to znaczy, że ja raczej może czasami nawet nie zauważam korelacji, gdyby przeszła obok mnie i pomachała mi ręką, to bym jej nie zauważyła czasami. Dlatego właśnie, że zawsze zadaję sobie pytanie, a co jeżeli dzielę włos na czworo? Natomiast dlatego tutaj trudno mi powiedzieć, ale... Ale wobec tego może mogłabyś zapałać pewną sympatią poznawczą do teorii spiskowej, która powiada, że nic nie jest takie, jak się wydaje. No to tak. To... zwłaszcza sowy, ale jeżeli chodzi o te walory jakieś ilustracyjno-rozrywkowo-narracyjne, mam dużą słabość do teorii o reptilianach, dlatego że jej używam jako metafory. Używam jej jako metafory i dość często muszę tutaj dopowiadać, że ja nie do końca w to wierzę, ale uważam, że to jest jakaś bardzo trafna metafora przedstawiająca być może pewien realny typ człowieka, ale z drugiej strony takiego człowieka antyludzkiego, takiego, który jest absolutnie jakiegoś wyprany z ludzkich motywacji i uczuć i kieruje się wyłącznie wyrachowanym planem. I myślę, że jeżeli jest, bo tutaj akurat zdaje się ta korelacja została dowiedziona między skłonnościami właśnie do takiego wyrachowanego myślenia, a zajmowaniem wysokich pozycji, więc zdarza się, że jakieś ważne persony światowe nazywam reptilianami. Tak, to jest też i moja, przyznam szczerze, ulubiona teoria spiskowa. Ona jest też dobrą metaforą współczesnego kapitalizmu, mam wrażenie. Daje taki dobry obraz
systemu ekonomicznego, w którym żyjemy. Paweł Boguszewski, a twoja? No tutaj chyba bym się przychylał do płaskoziemców. I teraz dlaczego? Dlatego, że no jest to podważanie pewnej zdobyczy cywilizacji, pewnej wiedzy. Tak naprawdę no, wiem, że Kopernik to wymyślił w pełni, aczkolwiek on był kobietą. Natomiast już starożytni podejrzewali, że Ziemia jest kulista, mieli różnego rodzaju dowody. No obecnie widzimy, nie wiem, latające satelity, mamy urządzenia, tysiące dowodów, a jednak podobno są ludzie, którzy rzeczywiście w to wierzą. To znaczy, dla mnie to jest ciężkie do uwierzenia, ale tak jest. I w związku z tym, że mamy bardzo bezpośrednie dowody, że jest inaczej, ale jednak są ludzie, którzy wchodzą w pewien tryb myślenia, dla mnie jest fascynujące właśnie ze względu na pokazanie, jakimi ścieżkami chodzi ludzki umysł. Bo to nam pokazuje, że można wbrew naprawdę namacalnym dowodom, twardym dowodom, wierzyć, że rzeczywistość jest zupełnie inna. I no, to pokazuje pewną kondycję umysłu ludzkiego. I dla mnie to jest taki, można powiedzieć, najciekawszy przykład teorii spiskowej, czyli jak skorumpować, jak zwieść na manowce ludzki umysł, który jeszcze pięknie się okopie w tej wiedzy, pseudowiedzy, no i nie da się wyciągnąć za uszy. Mhm. Że jeszcze tutaj chciałabym dopowiedzieć, że o ile mi wiadomo, to z płaską ziemią jest tak, że jest to żart, który stał się prawdziwą teorią spiskową. To znaczy, że jest to żart, który niektórzy wdrożyli jakoś poważnie w swoją wizję świata. I to jest dla mnie jeszcze jakąś fascynującą dokładką, że należy uważać na to, w jaki sposób się żartuje. Tak, 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 dlatego że no, nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. No, z płaskoziemcami jest to dosyć ciekawe, ponieważ jak się popatrzy na konferencje, które oni robią, no i to są fajne konferencje, bo jest dużo ludzi, mogą się spotkać, no generalnie socjal w rozkwicie, no to jednak oni nie tyle są płaskoziemcami, ile są antykulowiercami, ponieważ tam tych koncepcji jest wiele. Pusta ziemia, ziemia kobwarzanek, wydrążona i tak dalej, i tak dalej, więc tam jest ogromna ilość koncepcji, natomiast łączy ich to, że po prostu nie wierzą w kulistość. No, ale też warto, charakteryzując pewne cechy konstytutywne myślenia spiskowego i teorii spiskowych na przykładach, powiedzieć, że w środowisku płaskoziemców istnieje bardzo duża ilość wzajemnych antagonizmów. To jest środowisko bardzo podzielone. Ono rozpoczynało swoją przed bez mała dwiema dekadami działalność. Mówię o tym reaktywowanym na początku lat 2000 Stowarzyszeniu Płaskiej Ziemi, które dało początek temu fenomenowi, który dzisiaj znamy. Rozpoczynało jako względnie zwarte środowisko, w którym była zgoda co do tego, że Ziemia jest płaska i że ten fakt jest ukrywany przez rozmaite rządowe agendy. Ale obecnie w tym środowisku nastąpiły bardzo silne podziały i poszczególni liderzy tych podśrodowisk, które się wyłoniły z płaskoziemców, wzajemnie oskarżają się o bycie agentami CIA, o właśnie propagowanie jakichś nieprawdziwych przekonań co do tego, jak ta Ziemia naprawdę wygląda i tak dalej. A dzieje się tak chyba dlatego, że nie ma tu żadnych wspólnych kryteriów. To znaczy, tu nie sposób realnie nic ustalić w tym uniwersum teorii spiskowych. Wszystko jest dozwolone. No i tutaj wchodzi oczywiście cały aspekt tej społecznej organizacji, to znaczy no każdy chciałby być szefem, każdy chce siedzieć koło kierowcy, ale wiadomo, tam jest tylko jedno miejsce, w związku z tym jest to po prostu walka o przywództwo no, socjalne, tak naprawdę przywództwo socjalne. UNESCO jakiś czas temu opublikowało takie materiały dotyczące teorii spiskowych w związku z notowaną na świecie ekspansją, wzrostem zainteresowania myśleniem spiskowym właśnie. I tam jest szczegółowa charakterystyka tego, czym teoria spiskowa jest, jak ją innymi słowy rozpoznać. No i mamy tam takie cechy konstytutywne dla myślenia spiskowego, jak na przykład przekonanie, że oficjalne podawane w mediach informacje są nieprawdziwe, że istnieje jakaś grupa, która kontroluje wszystko to, co dzieje się na świecie od wydarzeń politycznych aż po fenomeny pogodowe, katastrofy naturalne i tak dalej, że ta grupa jest ukryta,
i że intencjonalnie działa po to, żeby w jakiś sposób zniewolić ludzkość i żeby zrobić jej krzywdę. I teraz UNESCO powiada, tym, co możemy przeciwstawić myśleniu spiskowemu, które w dzisiejszym świecie się niesamowicie rozrosło, a pandemia dała mu jeszcze dodatkowy impuls, bo w pandemii liczba osób przyznających się do takiej czy innej formy myślenia spiskowego bardzo istotnie wzrosła. Tym, co powinniśmy robić, jest edukacja. To wynika z tego, ta ekspansja i popularność teorii spiskowych, że ludzie po prostu nie wiedzą, w jaki sposób budować sobie adekwatny obraz rzeczywistości. Gdyby wiedzieli, gdyby im dać odpowiednie lekcje w szkole krytycznego myślenia, to by było zupełnie inaczej. To by wtedy teorie spiskowe nie ekspandowały, tylko przeciwnie, byłyby w zaniku. Czy zgadzacie się z takim stanowiskiem, że to jest kwestia po prostu deficytu wiedzy na temat tego, w jaki sposób rozróżniać przekonania rzetelne od nierzetelnych? Czy może chodzi tu jeszcze o coś innego? Ja w ogóle się nie zgadzam i moim zdaniem liczba osób, które szczycą się wykształceniem ścisłym i często tytułami doktorskimi lub nawet profesorskimi, a wierzą w teorie spiskowe, przeczy temu, tej tezie o tym, że jest to brak edukacji, a zwłaszcza brak krytycznego myślenia. No przecież oni musieli, pewnie mieli piątki z logiki. Więc myślę, że dla mnie to jest i tutaj doświadczenie w badań folklorystycznych i w ogóle uważam, że folklorystyka jest taką dziedziną wiedzy, która bardzo, bardzo wiele uczy nas co do tego, w jaki sposób powstają, komponują się, rozpowszechniają teorie spiskowe, które są pokrewne pogłosce, legendzie miejskiej i tego typu formom narracyjnym wiedzy potocznej, że myślę, że ja wyobrażam to sobie w taki sposób, że w takich sytuacjach, w takich momentach dziejowych, w którym mamy pewne przeładowanie informacją, to teoria spiskowa jest jakimś rezultatem między jakby danymi, które są przepuszczane przez nas umysłowy i kulturowy interfejs, a tym, co z nich wychodzi. I w sytuacjach takich jak w pandemii, zwłaszcza na początku, kiedy otrzymujemy z różnych źródeł bardzo wiele, często wzajemnie wykluczających się informacji, to myślę, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że one ułożą się w sposób niezupełnie przypadkowy, a taki, jaki podpowiada nam kultura, czyli narracje, które wydają się znajome. W ten sposób powstają legendy miejskie, które często mutują jakieś informacje prawdziwe, w coś sklejają to z narracjami zasłyszanymi na przykład w literaturze czy kinie, czy po prostu wydającymi się znajomo, jakoś pasującymi do matrycy wiedzy potocznej. Te będziemy przyjmować za bardziej prawdopodobne. I dlatego wydaje mi się, że trzeba mieć naprawdę jakieś absolutnie żelazne narzędzia krytycznego myślenia, to znaczy przede wszystkim bardzo silną tolerancję dla przypadku i bardzo niskie pragnienie domknięcia poznawczego, żeby nie dopuszczać do siebie pragnienia spiskowego. Jeżeli chcemy, żeby nam się łączyły kropki, to tym bardziej prawdopodobne jest, że uwierzymy w spiski, dlatego że one odpowiadają w jakiś sposób na to, że A musi równać się B plus C. No właśnie, mamy reakcję od razu, to ciekawe zresztą. Przypadek? Nie sądzę. No moim zdaniem z jednej strony tak, to znaczy rzeczywiście wśród nawet naukowców są ludzie, którzy, jest ich niewiele naprawdę, na przykład są antyszczepionkowcami. No zawsze się znajdzie czarna owca. Jak również też uważam, że edukacja nie jest jedyną drogą. Znaczy edukacja nie pod względem wiedzy, tylko właśnie pod względem krytycznego myślenia. Natomiast wydaje mi się, że i to się możemy zastanowić, co byłoby lepsze. Bo chyba to jest jednak najlepsza droga, gdzie możemy
nie wyeliminować, ale jak gdyby przesunąć pewnego rodzaju balans. To znaczy, wydaje mi się, że jednak uczenie ludzi krytycznego myślenia, pokazywanie im absurdów myślenia spiskowego, pokazywanie im na przykład, edukowanie ich o różnego rodzaju teoriach spiskowych, które były, ale również edukowanie o spiskach, które rzeczywiście okazały się prawdziwe, to jest coś, co może zmieni proporcje z 80% ludzi podatnych na tego typu teorie na 20%. I to jest już to, co potrzebujemy, żeby w miarę fajnie funkcjonować. Nie wyeliminujemy, bo no, kiedyś myśleliśmy, że jeżeli będziemy mieli dostęp do całej wiedzy, no to wtedy ludzie staną się mądrzejsi. Teraz wiemy, że każdy z nas ma telefon w kieszeni, którym może wejść do bazy artykułów naukowych z całego świata i dokładnie zobaczyć sobie, kto co badał na temat, nie wiem, na przykład amantadyny czy innych środków na COVID, ale tego nie robimy, bo oglądamy sobie kotki, tak? W związku z tym jednak dostęp do wiedzy nie zapewnił nam, można powiedzieć, takiej mądrości. Ale wydaje mi się jednak, że... Tylko mała uwaga, że oczywiście wejść do internetu i sprawdzić można, tylko badania są na wszystko. Badania są na każdą tezę, wiesz, i tutaj problem polega na tym, że, na tym, że nie każdy potrafi hierarchizować tak, źródła. Tak, tak, tak. Oczywiście to jest wielki problem i tutaj się nawet naukowcy na tym często łapią, że nie do końca źródła potrafią sprawdzić, czy no, są różnego rodzaju, też żeśmy o tym wielokrotnie rozmawiali, na przykład, nie wiem, drapieżne czasopisma, czy właśnie czasopisma, które są specjalnie sztucznie udawane jako naukowe, także no, nie jest to takie proste. Ale wydaje mi się, że jednak pewnego rodzaju taka logika myślenia, której w edukacji bardzo brakuje, takich podstaw, no nie wiem, rozumienia chociażby statystyki. To, co powiedziałaś na przykład o tej właśnie, że współwystępowanie niekoniecznie oznacza korelację. Jeszcze z jednej strony, według mnie bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy się uczyli o pewnych zjawiskach psychologicznych, to znaczy właśnie o błędach poznawczych. Tak. O tym w ogóle nam się nie mówi. Mówi nam się, że to, co widzimy, jest rzeczywistością, że jeżeli coś sądzimy, no to raczej mamy rację. No, jednym z podstawowych treningów dla naukowca jest i powinno być nauczenie się tego, że mogę być w błędzie. Tak. I w momencie, kiedy rzeczywiście dołożymy troszeczkę racjonalnego myślenia, troszeczkę szukania dobrych źródeł, przede wszystkim odrzucania złych, przykładów teorii spiskowych, plus właśnie błędy poznawcze nas samych, to myślę, że to jest ten kierunek, który można pchnąć w kierunku większej racjonalności. Ja bym jedną rzecz dołożył do tego i o to was chciałem właśnie zapytać, bo wydaje mi się, że pewnym elementem niedocenianym często w podejściu do teorii spiskowych i też właśnie w podejściu UNESCO, to jest zupełnie nieuwzględnione, mam wrażenie, ale bywa uwzględnione w rozmaitych perspektywach teoretycznych, socjologicznych i filozoficznych głównie, które się rozwinęły w odniesieniu do myślenia spiskowego w ostatnich mniej więcej 40-50 latach. Bardzo zmienił się w ogóle sposób ujmowania teorii spiskowych, na przykład w socjologii czy w filozofii właśnie. Zwraca się uwagę po pierwsze na to, że istnieją pewne bardzo niedoceniane funkcje społeczne teorii spiskowych. One mogą być na przykład narzędziem obrony pewnych grup dyskryminowanych czy marginalizowanych, które wytwarzają tak zwane przeciwwiedzę, to znaczy coś, co jest właśnie alternatywną narracją wobec tej, która płynie od strony centrum, elity rządzącej, która jest postrzegana, czy tego dominującej narracji, która jest postrzegana jako opresyjna i po prostu się przyjmuje takie podejście, które ma być podejściem obronnym. Ale po drugie wskazuje się na to i mi się to wydaje dosyć głęboka myśl i obserwacja, że to ma bardzo wiele wspólnego z zaufaniem społecznym. To znaczy jest w akcie wyboru teorii spiskowej dotyczącej COVID-u na przykład, coś z takiego gestu odwrócenia się od pewnej wspólnej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, od instytucji, które są oficjalnymi instytucjami mającymi troszczyć się o nas wszystkich i mają być emanacją jakiejś wspólnoty, którą stanowimy, od właśnie pewnego wspólnego wysiłku tworzenia adekwatnego obrazu rzeczywistości i tak dalej. Jest pewien rodzaj braku zaufania do tych instytucji, do tych narracji, też poniekąd do siebie nawzajem. I wydaje mi się, że w tym sensie to w ogóle nie chodzi właśnie o to krytyczne myślenie, które jest ważne, ale ono jest poboczne. Ono jest tylko pewnym elementem dodatkowym, a w istocie chodzi o jakiś głęboki
głęboki psychologiczny proces. To jest bardzo złożone, bo właśnie też mi się wydaje, że to, co wspomniałam o folklorystyce, prawda? Folklorystyka bada wiedzę potoczną, czyli wytwarzaną wspólnie i jakoś dystrybuowaną wewnątrz wspólnoty innymi drogami niż wiedza aprobowana oficjalnie. Co nie znaczy, że ona faktycznie spełnia na przykład jakieś społeczne funkcje, bo myślę, że raczej odcina ludzi od siebie nawzajem niż ich łączy, moim zdaniem, że to raczej w ten sposób działa. I pamiętam dotarcie do badań, to było jeszcze przed pandemią, które wskazują na silną relację pomiędzy tendencją do myślenia spiskowego i wiarą nie tylko w teorie spiskowe, ale w ogóle w jakiegokolwiek rodzaju ukrytą wiedzę, a potrzebą posiadania racji i potrzebą wyjątkowości, potrzebą poczucia, że wie się więcej niż inni. Więc wydaje mi się, że bardziej niż na przykład szukanie przyczyn psychologicznych w rejonach, nie wiem, odpowiedzi na jakiegoś, nie wiem, lekarstwa na lęk, bo myślę, że pewnie są naturalne jakieś skłonności odruchowe, żeby tłumaczyć myślenie spiskowe jako swojego rodzaju właśnie uśmierzacz lęku. Moim zdaniem jest zupełnie inaczej, to znaczy bardziej mnie przekonuje ta teoria, która wiąże potrzebę posiadania racji i pewną potrzebę jakiejś władzy symbolicznej, że ja wiem więcej, ja dotarłem do prawdy, to wy nie macie racji. Ale z drugiej strony spiski się zdarzają. Mhm. Paweł. No, zdarzają się, no, tylko zdarzają nie, się. Tak, nie tak jak w teoriach spiskowych, bo oczywiście, problem z nie polega ale na tym, że... Przepraszam. Ale znaczy, zdarzają się, bo przecież nie, nawet Paweł były... tak naprawdę jest z nami, Olga, spokojnie. Tak, tak. Nie. Chodzi o to, że... Już zaraz domknę myśl. Znaczy zdarzają się, no, na przykład były słynne przypadki eksperymentów medycznych w Stanach Zjednoczonych na Afroamerykanach, tak? Co w momencie, kiedy zaczynało być ujawnione, spełniało większość wiele kryteriów z teorii spiskowej, tak? Oni coś robią, rząd robi coś złego, grupie, która jest opresyjna, która rzeczywiście zaczęła wierzyć w pewne rzeczy i to się okazało prawdą, tak? Czyli tutaj nie możemy powiedzieć, że spisków nie ma nigdy. No dobrze, i teraz tutaj wspomniałaś o tych cechach psychicznych, to znaczy potrzeba tego, żebyśmy mieli poczucie racji, potrzeba domknięcia. No i według mnie to jest coś, co ma pewną funkcję pożyteczną, ponieważ no, były słynne badania psychologiczne, gdzie na zasadzie konformizmu społecznego, gdzie w jednym pokoju siedziało 10 aktorów i jedna osoba badana, wyświetlano na ekranie 3 linie i jedną z boku i mówiono, która z tych trzech jest taka jak ta z boku. I wszyscy tych 10 aktorów mówiło złą odpowiedź. No i ta osoba po prostu patrząc, że wszyscy mówią źle, zaczynała mówić, no tak, tak, to jest tak jak oni mówią. Wystarczyło, żeby jedna osoba z tych aktorów powiedziała, że inna zła odpowiedź jest zła, co już łamało tą jedność i ta osoba wtedy mogła mówić, a ja jednak uważam, że tu jest, że to jest prawdziwa. Czyli ona w momencie, kiedy mieliśmy kogoś w grupie, kto łamał w to, co wszyscy wierzą, to inne osoby mogły wyjść naprawdę z prawdziwą odpowiedzią. W związku z tym być może tego typu cechy osobowości są ważne w społeczeństwie, ponieważ to są te osoby, które cały czas próbują podważać rzeczywistość. I w 90% się będą myliły, będą podważały prawdę, ale te 10% mogą jednak nam w jakiś sposób zmienić, uratować. Także wydaje mi się, że te cechy, one są immanentne dla gatunku ludzkiego. To znaczy, że jest to pewnego rodzaju nasza właściwość, gdzie musi być pewna część ludzi, którzy będą wątpili we wszystko. Bo być może przy bardzo złych czasach albo strasznym spisku rzeczywiście to będą ci, którzy nas uratują. Ale wiemy, że oni się w większości mylą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, że ich nigdy nie przekonamy. To będzie ten zawsze takie twarde jądro różnego rodzaju teorii spiskowych. No i koniec. Trzeba po prostu się z tym pogodzić. Natomiast według mnie właśnie najważniejsze jest to, co robi ta większość. Ona jest kręcona tą niewielką ilością ludzi, którzy wszędzie węszą spiski i tworzą piękne teorie. Czy jednak to będą ludzie racjonalni, których trzeba bardzo silnymi dowodami przekonać, że jest inaczej niż oni myślą. I myślę, że to jest tutaj ten właśnie ta walka o rozum.
gdzie jednak właśnie temu środkowi musimy dać narzędzia do odsiania prawdy od fałszu, a jednocześnie utrzymać ten skansen różnego rodzaju dziwnych teorii. Mhm. Ja myślę, że ja mam odruch też stawania właśnie po stronie ludzi, którzy podważają wszystko, natomiast nie tych, którzy bardzo pragną, żeby łączyły im się wszystkie kropki. Myślę, że tutaj powstaje jakaś absolutnie toksyczna mieszanka, ale też wydaje mi się, że wskazałeś na coś istotnego, to znaczy, że to, że teorie spiskowe są błędne, nie znaczy, że spiski nie istnieją. Tylko, że teoria spiskowa, ona z takiego, z ziarna prawdy, ona je okleja narracjami, które dlatego, że prawdopodobnie mamy po prostu większą skłonność do wiary w narrację, do czegoś, co ma logiczny ciąg, gdzie jedno wynika z drugiego, niż podobnie jest zresztą w nauce, jako naukowiec na pewno wiesz i nie wiem, czy ubolewasz, że coś, co wygląda jak, że takie teorie, które wyglądają jak z książeczki dla dzieci, jak żyją ludzie, one znacznie szybciej dystrybuują się jako wiedza, czyli coś, co wygląda jak piękna opowieść, prawda, że dawni ludzie żyli na sawannie i zbierali jagody, więc w związku z tym dzisiaj my też lubimy takie rzeczy, które przypominają nam jagody. Takie proste porównania, proste narracje, takie analogie odpowiedzi na wszystko, prawda, że świat jest logiczny, że nie ma w nim miejsca na błędy, przypadki, pomyłki. Tego jest dużo. Wydaje mi się właśnie, że teraz to ja mogę się mylić, ale wydaje mi się, że kluczem do tego, jak jakoś rozwodnić ten upór zawierający się albo w takim toksycznym sceptycyzmie, albo w toksycznym myśleniu konformistycznym, jest zachęcanie ludzi do tego, żeby nie bali się pomyłki, błędu czy wątpliwości. Tu pełna zgoda. Tylko jeszcze jeden aspekt bym chciał podnieść, a mianowicie żyjemy w czasach internetu, którego 20 lat temu nie było. Tak naprawdę w większości narzędzi komunikacji społecznej, które teraz używamy, no nie było nawet 10 lat temu. I tutaj wydaje mi się, że jest wielkie pole do popisu właśnie dla antropologów i socjologów, którzy mogą nam powiedzieć, co tak naprawdę się obecnie dzieje, bo w przypadku chociażby teorii spiskowych na temat COVID-u były dosyć takie duże badania, nawet polscy naukowcy je robili, na temat źródeł tej dezinformacji. To znaczy próbowali na podstawie tweetów, zawartości tych tweetów, czyli pewnych rodzaju fałszywej pseudowiedzy przekazywanej, dojść, skąd ona wychodzi. Okazuje się, że źródłami tej pseudowiedzy były bardzo niewielkie liczby osób. To było dosłownie chyba, nie wiem, 15 czy 20 źródeł. No i często to były źródła te same, które generalnie używały różnego rodzaju dezinformacji do swoich celów, jak chociażby no, polityka państwowa może się teraz opierać na tym, że dezinformujemy obywateli innego państwa. Jeżeli nam się uda zdezinformować tych obywateli, to jest to, może mieć to duże, większe przełożenie niż jakaś akcja wojskowa. W związku z tym to jest też no, ciekawy aspekt, taki, którego no, nie możemy wyciągnąć w ogóle z wiedzy historycznej. Jest to zupełnie nowa sytuacja, gdzie no, mając całkowicie możliwość komunikacji bezpośredniej, bez żadnych granic, jesteśmy w stanie wpływać na czyjeś przekonania na duże odległości, bardzo tanim kosztem, zerowym kosztem. Także to jest też pytanie, czy tutaj nie jesteśmy wykorzystywani. O, to już brzmi właśnie tak, wiesz. Spisek. Nie, ale myślę, że w internecie jest też ten element zacierania się granic pomiędzy tym, co prawdziwe, a nieprawdziwe, pomiędzy właśnie tym, co jest rzetelnym, powiedzmy, badaniem spełniającym pewne rygory metodologii naukowej, a badaniem, które jest zupełnie nierzetelne i zostało, jest jakimś artefaktem wyprodukowanym przez kogoś, kto na przykład sprzedaje jakieś swoje cudowne środki i usiłuje sprawić wrażenie, że one są bardzo rzetelne. Natomiast ja bym się zatrzymał jeszcze przy tym rozróżnieniu na myślenie spiskowe i spiski faktyczne, albo teorie spiskowe i spiski faktyczne, bo istnieje pewna specyficzna okoliczność towarzysząca wszelkim teoriom spiskowym właściwie, a mianowicie figura spiskowców. Spiskowców często niezwykle potężnych, którzy to spiskowcy, co jest w pełni logiczne i mieści się
rzecz jasna także w tych jak najbardziej empirycznie stwierdzalnych w historii spiskach i spiskowcach, w sposób aktywny zainteresowani są tym, żeby ich spisek pozostał ukryty. Innymi słowy, w sposób aktywny zacierają ślady swojej działalności. To jest niejako a priori dane w każdej teorii spiskowej, że ci, którzy spiskują, celowo mistyfikują charakter swoich działań i starają się pozostać w ukryciu. No, gdyby tego nie robili, nie byliby spiskowcami, nie byłoby teorii spiskowej. I to jest rzeczywiście prawdopodobne jakoś. To jest teza, która się potwierdza, w historii tak było. We wszelkich spiskach, które później okazały się spiskami, początkowo sądzono, że spisku nie ma. I zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo, to jako naukowiec praktykujący nauki empiryczne z pewnością się zgodzisz, zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo, że coś takiego jest możliwe, że jest prawdziwe. Nawet jeśli to jest prawdopodobieństwo minimalne. I mam wrażenie, że tutaj tkwi pewien niezwykle uwodzicielski element myślenia spiskowego, który stary dobry Karl Raimund Popper, który niesłusznie bywa dzisiaj już zapomniany i nieprzywoływany, określał mianem niefalsyfikowalności. To znaczy jest pewna wbudowana w myślenie spiskowe struktura, która powoduje, że ono się samo potwierdza. I to jest jego niezwykle uwodzicielska siła, ponieważ ono sprawia wrażenie czegoś racjonalnego, czegoś w każdym razie możliwego. No oczywiście wiemy, że jest ten wirus, jest pandemia i ludzie umierają, a szczepionki są dobre, ale jest możliwe, że to jednak faktycznie ktoś wyreżyserował, wpuścił tego wirusa, na przykład po to, żeby doprowadzić do kryzysu gospodarczego na całym świecie. To jest też prawdopodobne, tylko że to prawdopodobieństwo w ramach tego wszystkiego, co wiemy o świecie, jest niewielkie. No ale powiedziałbym na taki argument, gdybym powiedział, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, no ktoś, kto taką teorię wyznaje, powiedziałbym mi, no właśnie dlatego, że to jest ukrywane. Dajesz się wciągać propagandzie. Innymi słowy, teoria spiskowa jest jedyną taką konstrukcją poznawczą, w której brak dowodów przemawia na jej rzecz. No bo im mniej jest dowodów na spisek, tym potężniejsi spiskowcy. Lepiej ukryty, tak. Tym potężniejsi spiskowcy. Klasyka znowu musimy zacytować, tak? Najlepszym dowodem jest brak dowodów. Tak? No więc o to chodzi. I to jest coś moim zdaniem takiego, co mówię to po to, żeby jeszcze jeden jakby poziom refleksji o teoriach spiskowych do tej dyskusji naszej wprowadzić. Mówiliśmy o tym wymiarze, nazwijmy to właśnie metodologicznym, że to pewne jest błędne rozumowanie. Mówiliśmy o tym wymiarze psychologicznym, że to może być odpowiedź na brak zaufania, nie wiem, na pewien lęk, niezdolność do tolerowania niepewności i tak dalej. Mówiliśmy o wymiarze społecznym, że to też spełnia pewne funkcje związane, wskazuje na brak zaufania w społeczeństwie, ale myślę, że jest jeszcze ten inny element, powiedziałbym memiczny element teorii spiskowych, ale w tym znaczeniu pierwotnym, które nadał słowu mem Richard Dawkins. To znaczy są to pewne specyficzne struktury myślowe, które jak wirus zasiedlają nasz umysł i się samo w nim reprodukują z uwagi na tę swoją niebywale uwodzicielską właściwość, niebywale uwodzicielską siłę. Dlatego tutaj się przydaje folklorystyka już wspomniana, dlatego że ona bada takie jednostki kultury, takie opowieści, które replikują i replikowały się latami czy stuleciami do tego stopnia, że często teorie spiskowe po prostu zawierają w sobie takie struktury, które zostały dawno już skatalogowane przez folklorystów jako jakiś charakterystyczny typ opowieści. Profesor Dionizjusz Czubala, który jest specjalistą od legend miejskich, on badał legendy miejskie i również teorie spiskowe. Ale on istnieje naprawdę? On jest legendą miejską? On istnieje, by ale dobre, jest dobrze schowany w Cieszynie, zdaje się, więc tak trochę daleko i myślę, że ale tak, mogę potwierdzić, że istnieje. On badał w ogóle pogłoskę, tak zwaną opowieść z życia i legendę miejską. I akurat tak się złożyło, że on zbierał wiele materiałów w okolicach przełomu 89, gdzie
bardzo silnie wzrastała nie tylko wiara w teorie ezoteryczne, w przepowiednie, ale też w bardzo wiele teorii niezupełnie sprawdzonych, ale też dystrybuowanych również przez ówczesne poważne media, przez dzienniki i tygodniki, dotyczących zdrowia. Na przykład szaloną popularność w Polsce zyskała sobie wtedy tak zwana lista z Villejuif, czyli rzekomy wyciek z pewnego francuskiego szpitala ujawniający, jakie konserwanty i barwniki w pożywieniu są rakotwórcze. I była to lista takich barwników, tam słynne E330, które okazały się zwykłym kwaskiem cytrynowym, ale im bardziej udowadniano, to jest ciekawe, że im bardziej udowadniano, że jeżeli szpital wydawał oficjalne oświadczenie, że nie, to nie jest wyciek od nas i jest to nieprawdziwe, im bardziej publikowano informacje na temat tego, że ta lista w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą, tym właśnie silniej wierzono, że coś musi być na rzeczy. Jak głosił napis, państwo pamiętają może w czołówce Archiwum X, Government denies knowledge. Tak. Klasyka. Tak, i to jest właśnie taki klasyczny przypadek, kiedy im silniej zaprzeczano i im silniejsze były takie oficjalne głosy, odgórne, dotyczące danej teorii, tym bardziej rosło przekonanie, nie tylko w Polsce, we Francji też, bo tam przeprowadzano również te badania, że tak zwani oni próbują coś przed nami ukryć. Natomiast sama od siebie tutaj chciałabym powiedzieć, że dla mnie, jeżeli coś wygląda na zbyt spójne, to znaczy, że jest nieprawdziwe. Czyli na przykład to, że faktycznie zdarzają się udane spiski, myślę, że warto przeprowadzić taki test, jak długo ludzie są w stanie jednogłośnie ze sobą współpracować i tak jak wspomniani płaskoziemcy, nie pożreć się ze sobą o rację, czy nie podzielić na jakieś partykularne frakcje. Natomiast udany długotrwały spisek, zwłaszcza na skalę globalną, wymaga perfekcyjnej koordynacji i zgody ludzi, współpracy ze sobą, co jest niemożliwe. Dokładnie tak, nawet były takie badania robione, symulacja komputerowa, gdzie właśnie jeden z fizyków próbował obliczyć, jak długo się da utrzymać spisek. I tak naprawdę czynnikiem, który jest tutaj krytyczny, to jest ilość osób zaangażowanych w dany spisek, które trzeba po prostu zamknąć im usta. Więc tak naprawdę przy wieloskalowych spiskach, typu na przykład szczepionki szkodzą, czy cokolwiek innego, tak naprawdę ten okres maksymalny trwania pewnego rodzaju naprawdę wieloskalowego spisku to jest kilka lat. Bo zawsze się znajdzie ktoś, kto po prostu będzie chciał ten spisek odkryć, nawet dla własnej sławy, i pokaże prawdziwe dowody. W związku z tym taki wieloskalowy spisek jest raczej niemożliwy. No i to jak gdyby zostało już wydedukowane naukowo, tak. Ale... Tak. Ja od razu pomyślałem o tym naukowcu w sposób podejrzliwy, no bo oczywiście w interesie tych, którzy spiski prokurują, jest to, żebyśmy sądzili, że one są zupełnie nieprawdopodobne, ale znowu nawiązuję do tej siły niezwykłej uwodzicielskiej myślenia spiskowego. Otóż istnieje taka spiskowa teoria, że te spiskowe teorie, które są w obiegu, te najpopularniejsze, są właśnie celową produkcją CIA na przykład, albo jakichś innych tajnych stowarzyszeń, które realnie rządzą światem, po to, żeby odwracać naszą uwagę od tego, co realnie się dzieje. Myśmy kiedyś z Pawłem mieli taką ciekawą rozmowę. Prowadziliśmy cykl spotkań poświęconych teoriom spiskowym w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Tam przez cały rok żeśmy o różnych teoriach spiskowych rozmawiali. Mieliśmy też różnych gości. I kiedyś omawialiśmy koncepcję reptilian właśnie propagowaną przez niejakiego Davida Icke'a. To jest potentat na rynku idei spiskowych. Człowiek, który zarabia też ogromne pieniądze na tym, jest takim w ogóle człowiekiem instytucją. Wielkie konferencje organizuje. Był też w Polsce, we Wrocławiu jakiś czas temu. Był dziki tłum tam. I omawialiśmy to i była pewna uczestniczka na tym spotkaniu, która właśnie sformułowała taką teorię, że po pierwsze David Icke jest człowiekiem właśnie na usługach CIA, które celowo rozpowszechnia za jego pośrednictwem takie teorie spiskowe, a po drugie i my tutaj we dwóch, oczywiście na swoją niewielką warszawską skalę, również jesteśmy po to tutaj używani, żeby odwracać uwagę od tych
teorii spiskowych rozmaitych. No więc ja z kolei zaryzykowałem w odpowiedzi taką teorię, że to owa uczestniczka jest w gruncie rzeczy specjalnie wynajętą przez CIA osobą, żeby deprecjonować teorię Davida Icke'a jako wynajętego przez CIA. No innymi słowy, można by piętrowo tworzyć te konstrukcje. Natomiast zastanawiam się cały czas, i to jest fascynujące, i odpowiedzi na to pytanie nie znam i zapytam was o to. Biorąc pod uwagę także te przypadki niezwykle spektakularne takich ludzi jak na przykład Peter Duisberg, który jest ojcem, założycielem teorii spiskowej dotyczącej wirusa HIV, który twierdzi, że wirus HIV jest zupełnie nieszkodliwy, AIDS jest wynikiem złego trybu życia, wszystko zostało wymyślone po to, żeby przez koncerny farmaceutyczne, które ludzi trują terapiami antyretrowirusowymi, uzyskać jakieś tam określone benefity. Przy czym jest to biolog molekularny zatrudniony na Uniwersytecie w Berkeley, niezwykle wybitny naukowiec, murowany on dziś kandydat do Nagrody Nobla, człowiek, który ustalił w latach 70. korelacje pomiędzy nowotworami a wirusami, wirusolog zresztą, więc jakby postać no, z pierwszej ligi naukowej i on do dzisiaj tę hipotezę głosi. W latach 80. to jeszcze była taka hipoteza jedna z wielu, on zresztą biurko w biurko pracował z Robertem Gallo, który dostał Nagrodę Nobla za ustalenie relacji między HIV AIDS, no ale Duisberg dalej uważa, że to jest wszystko mistyfikacja, więc biorąc pod uwagę takie przypadki, takie okoliczności, że przecież ogromna liczba ludzi także w Polsce uznaje rozmaite teorie spiskowe i trudno, wyłączmy to na potrzeby tej dyskusji, uznać ich wszystkich za, nie wiem, osoby źle wyedukowane albo niestabilne psychologicznie. Jak to się dzieje? To jest pytanie, które ty zadałeś też, Paweł, na początku. Jak to się dzieje, że można, mając przed sobą cały szereg takich przekonujących przesłanek, wskazujących na to, że rzeczywistość wygląda plus minus tak, jak generalnie sądzi się wśród szerokiej populacji i wśród naukowców, wybierać zarazem coś, co no, jest aż tak absurdalne, aż tak szokująco nierzeczywiste, jak bardzo wiele koncepcji spiskowych i nie jest się przy tym kimś źle wyedukowanym, no bo trudno powiedzieć, że Peter Duisberg się nie zna na metodologii naukowej i nie jest się przy tym osobą niespełna rozumu, mówiąc kolokwialnie, no bo znowu trudno Duisbergowi to zarzucić, bardzo racjonalny pan, elegancki, ładnie mówi. No tutaj jest taki problem, że im bardziej człowiek wykształcony i uważa się za mądrego, tym ciężej go wybić z jego przekonań. Ponieważ osoby, które mają pewne duże wątpliwości co do swojej wiedzy czy do swoich właśnie przekonań, są tymi osobami, które w jakiś sposób można wprowadzić w dialog i przekonać ich, że nie mają racji. Natomiast osoby, które są no, wysoko wyedukowane, one bardzo często dużo mocniej się okopują i co więcej są dużo bardziej sprawne w tych wszystkich błędach poznawczych, typu na przykład cherry picking, czyli po prostu wybieranie z tysięcy dowodów, które mówią A, to oni znajdą te 0,5%, które mówi B i dokładnie mówi, patrz, tu jest B, tu jest B, tu jest B, tu jest B. Tak? Czyli te osoby tak naprawdę właśnie z powodu swojej wiedzy, właśnie ze swoich przekonań, ale jednocześnie wydaje mi się, że właśnie z brakiem pewnego rodzaju pokory do tego, że się mogą mylić. To są właśnie te, tak jak Olga wspomniała, właśnie te osoby, które muszą mieć rację, które czują, że chcą mieć władzę we swojej racji i te osoby po prostu idą w zaparte i ich się nie przekona. Także tutaj wydaje mi się, że dokładnie to, co powiedziałeś, to właśnie działa na niekorzyść tych osób. Dlatego nie należy słuchać jednego naukowca. Nigdy. To jednak jest kwestia pewnego rodzaju konsensusu naukowego i na tym polega współczesna nauka, że nie patrzymy w ślepo w jedną osobę, tak? Tak. Teoria Darwina nie jest dlatego ważna, bo Darwin coś fajnego wymyślił. On się mylił w wielu rzeczach i wiele aspektów ewolucji w ogóle nie brał pod uwagę. Na przykład on uważał, że o ile dobrze pamiętam, że na przykład nie ma czegoś takiego jak dobór u partnerów. To znaczy, że to nie jest element ewolucji. On uważał, że tylko i wyłącznie presja środowiska. Mm-hmm. Natomiast jak gdyby wybór konkretnego partnera, który jest dużym elementem w ewolucji, on tego nie uznawał, bo mu się to nie pasowało do jego teorii. Mm. Teraz wiemy, że całkowicie się mylił. Natomiast jego teoria
która się cały czas tak samo nazywa, jednak wykazała swoją skuteczność przez wiele badań, przez wiele obserwacji, przez wiele lat. W związku z tym jeden naukowiec wiosny nie czyni, nawet 2 albo 10. Tu trzeba jednak patrzeć na pewnego rodzaju konsensus taki ogólny. No dobrze, ale to ja pozwolę sobie troszeczkę coś takiego wrzucić. A czy nie uważacie, że nasza skłonność do teorii spiskowych wynika z tego, że lubimy opowieści? Że po prostu lubimy fajne opowieści i tak naprawdę część opowieści przekuwamy w tak wielkie, monstrualne twory, jak na przykład religia. Ale nawet takie proste opowieści są po prostu często wygodne, żeby na przykład, żeby dzieci się lepiej zachowywały, tak? Mhm. Możesz dziecku opowiedzieć, że prawda, nie uciekaj albo nie wychodź na ulicę, ale jak mu opowiesz legendę o czarnej wołdze, która przecież krążyła w swojego, słynna czarna wołga, która porywała dzieci i tam chyba krew z nich ściągała, tak? No to już wiadomo, że będzie grzeczny, tak? Czy to nie jest przypadkiem pewnego rodzaju rozciągnięcie naszej naturalnej, naszemu gatunkowi uwielbienia do opowieści na właśnie nasze dorosłe życie, gdzie już te opowieści powinniśmy weryfikować? Ja tak uważam i się o to bardzo wkurzam, dlatego że po prostu bardzo często uważam, że ludzie mają tendencję do wiary w coś, co jest chwytliwą opowieścią, a nie w coś, co jest prawdą i że niestety prawda bardzo często przegrywa z opowieściami i dlatego jest to coś, z czego oczywiście jako etnolożka zdaję sobie sprawę, ale jest mi z tego powodu również smutno. No tak, nie, ja niewątpliwie też się zgadzam, rzecz jasna. Takie ładne uspójnienie, sfabularyzowanie pewnych wydarzeń, możliwość ujęcia ich w taką strukturę jest bardzo, bardzo rzeczywiście atrakcyjne. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby też państwo włączyli się do naszej rozmowy, tylko bardzo proszę, żeby osoby przysłane przez tajne stowarzyszenia, reptilian i tak dalej, nie zabierały jednak głosu. Prosimy ludzi nieuwikłanych w spiski, nieopłacanych przez żadne lobby i tak dalej o zabieranie głosu. Tutaj pani się zgłasza. Dzień dobry, nikt mnie nie przysłał, aczkolwiek... No wiadomo, tak, a co by pani miała powiedzieć? Tak, no właśnie. Ja bym chciała tutaj nawiązać do tego ostatniego wątku, który pan poruszył, czyli że to są opowieści, bo słuchając państwa zresztą wielokrotnie różnych panów audycji na temat teorii spiskowych również, mam takie wrażenie czasami, że jest to takie trochę szukanie wspólnej grupy, że ta globalizacja to taka stworzyła, że to wszyscy jesteśmy gdzieś tam jednością, ale że jednak antropologicznie i z natury potrzebujemy czegoś mniejszego, czegoś, z czym się możemy zidentyfikować i czego możemy się stać takim aktywnym członkiem i coś, co nie wymaga aż takiego wielkiej wiedzy, tylko jest takie intuicyjne, bardzo łatwo nam daje taką możliwość dołączenia się do tej wiary w to E330 czy inne rzeczy, jeszcze ją zastosować w dodatku, bo wszędzie w zakupach możemy to zobaczyć. Ale też mam jeszcze jedno takie pytanie, na ile państwo uważają, że fakt, że nasz mózg działa w sposób taki intuicyjny, z schematami, tak? Gdzieś tam pewne rzeczy nasz mózg już wie, zanim my sobie to wykonamy, tak upraszczam oczywiście, na ile to też gdzieś tam nie skłania nas do wybierania właśnie takich prostszych ścieżek rozumowania, a nie zmusza do tego właśnie, żeby wykonać ten trud weryfikacji, zastanowienia się i poświęcenia na to czasu. Olga? Tak, myślę, że to na pewno odgrywa rolę tutaj. Paweł wspominał o heurystykach i błędach poznawczych, które myślę, że jakaś ich kombinacja bardzo często w takiej wierze gra dużą rolę, dlatego że nie tylko jakby sprzyja uwierzeniu w coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej prawdopodobne, ale też dostarcza często jakichś argumentów czy wyjaśnień na jej korzyść. To znaczy niekoniecznie takich, które są prawdziwe i często takich, które są nieprawdziwe, ale takich, które ją
jakoś uwiarygodniają, że myślę, że dlatego wiele z nich też ma pozory nauki i dlatego też ci naukowcy, którzy wierzą w teorie spiskowe, o których wspominaliśmy, że osobę wysoko wykształconą jest trudniej przekonać. Myślę, że im bardziej coś ma pozory logiki, pomimo tego, że wynika z fałszywych przesłanek, to jeżeli coś się zgadza, jeżeli jedno wynika z drugiego i można połączyć kropki, to myślę, że na pewno znajdzie się wiele osób, które będą miały takie poczucie eureka, znalazłem odpowiedź. Ja sobie wyobrażam, że to musi być wspaniałe uczucie. Ja tego nie mam, bo ja po prostu nie oglądam też filmów, bo nie mam zawieszenia niewiary. No po prostu we wszystko wątpię. Chyba tego nie polecam do końca. Ale wyobrażam sobie, że właśnie ktoś, kto właśnie ma poczucie, że odkrył coś, że odkrył, jak działa świat, że to musi być naprawdę jakiś wspaniały moment olśnienia. I podejrzewam, że może on jest nawet uzależniający, może jest jakiś narkotyczny i być może to jakoś ciągnie ludzi też do teorii spiskowych. Znaczy, tu się zgodzę z aspektem społecznym. Wydaje mi się, że to jest bardzo silny taki magnes, który przyciąga ludzi do mniejszych grup. Potem często odpycha, bo nagle się okazuje, że po prostu siedzą w grupie, która gada głupoty. Ale wydaje mi się, że aspekt społeczny jest bardzo, bardzo tutaj ważny. I to rzeczywiście widać szczególnie właśnie w tych takich nowych teoriach spiskowych, gdzie oni się szybko organizują, robią sobie właśnie jakiś tam, tworzy się komitet, tworzy się szef, potem się kłócą, gryzą, dzielą i tak dalej. Także jest to pewnego rodzaju dynamika społeczna. Natomiast do samego naszego umysłu, no, trzeba pamiętać, że jesteśmy gatunkiem, który no, nie wyeluował swojego układu nerwowego po to, żeby poznawać rzeczywistość, tylko żeby przeżyć, tak? Czyli tak naprawdę to szybkie myślenie, te skróty myślowe, one są bardzo wygodne, ponieważ one pozwalają nam przy minimalnym nakładzie funkcji poznawczych, a jednocześnie przy dosyć szybkiej, wysokiej średnio wysokiej efektywności dać sobie prawdziwą odpowiedź, tak? To znaczy, nie wiem, słyszę ryk tygrysa w krzakach, aha, trzeba dawać nogi za pas, a nie tam patrzeć, co on tam robi, tak? Czy tam się zbliżać do niego. W związku z tym takie szybkie myślenie no, ma i miało ogromną rolę w ewolucji tak naprawdę wszystkich gatunków. Zakładając to, że ewolucja działa na gatunek, nie na jednostkę. To znaczy zakłada, że te 10-20%, co jednak tam pójdzie w te krzaki, no to właśnie są ci, którzy te geny wyeliminują z puli. Także z punktu ewolucji wszystko jest wspaniale, z punktu jednostki już nie jest tak dobrze. Także akurat to te heurystyki, te szybkie myślenia, te właśnie skróty myślowe, to takie podejmowanie decyzji, a potem uzasadnianie, no jest niedoskonałą formą poznania. No i po to właśnie mamy naukę, która stara się jednak te szybkie myślenie wykorzystywać jako pewnego rodzaju źródło inspiracji, źródło intuicji, bo pewnego rodzaju takie właśnie intuicje, można powiedzieć wgląd w pewne rzeczy jest ogromnie ważny w nauce, tak żeby te kropki połączyć, tylko że naukowcy jak połączą te kropki, to potem je tak tłuką długo, aż rzeczywiście wiedzą, że one są naprawdę połączone, a nie jest to tylko wyłącznie jakiś zupełnie losowy zbitek. W związku z tym w tej nauce właśnie ta inspiracja jest pewnego rodzaju punktem wyjścia, ale nie jest końcem, jest dopiero tak naprawdę początkiem udowadniania swoich racji. I tutaj właśnie wychodzimy poza te heurystyki, wchodzimy w to racjonalne myślenie naukowe. No ale jeszcze bym tutaj dodał, że bardzo często mam wrażenie teorie spiskowe, czy w ogóle pewne sztywne postawy poznawcze, bo myślenie spiskowe też się charakteryzuje pewną sztywnością, właśnie trwaniem przy jednej wersji, mimo że nie ma dowodów na to, że ta wersja jest prawdziwa i tak dalej. I myślę, że to bardzo często służy takiej grupowym konsolidacjom rzeczywiście. To jest wyraz dzisiaj, zwłaszcza w epoce mediów społecznościowych, takich silnych tożsamościowych identyfikacji. Zwłaszcza w Polsce mam wrażenie, to też w ten sposób działa. Teraz będę mówił coś kontrowersyjnego, uwaga, bo chcę o Smoleńsku powiedzieć kilka słów. To jest wydarzenie, które stało się zarzewiem w Polsce no chyba największych teorii spiskowych od co najmniej roku
lat 80., kiedy, jak Olga badała, rozwijały się w najlepsze teorie spiskowe co do katastrofy w Czarnobylu, ale Smoleńsk jest do tej pory takim wydarzeniem, które radykalnie dzieli Polskę na dwie strony, przy czym postawię tezę. 10 kwietnia 2010 roku rano, jak podano informacje o tym, że ta katastrofa miała miejsce, to obie strony tego sporu zaczęły wyznawać teorie spiskowe. To znaczy jedna strona od razu na 100% wiedziała, że Tusk z Putinem zamordowali nam prezydenta i pozostałe osoby. Natomiast druga strona wyznawała dwie teorie spiskowe. Jedna taka, że to czysty przypadek i nie ma absolutnie z niczym nic wspólnego, nikt za to nie ponosi odpowiedzialności, poza strasznym kaczorem, jednym albo drugim, który sprowadził samolot na drzewo. I w tym sensie mówię, że obie strony były w pozycji usztywnienia, że po pierwsze wiedziały już z góry, co się wydarzyło, nie dopuszczały absolutnie żadnej możliwości, żeby było inaczej, podczas gdy wtedy, kiedy ta informacja się pojawiła, oba warianty były prawdopodobne, jakoś tam. To znaczy było prawdopodobne, że to był zamach i było prawdopodobne, że był wypadek. Trzeba to było dopiero zbadać, wspólnie powinniśmy do tego usiąść, przeanalizować dowody, sprawdzić co i jak. Tymczasem to usztywnienie, to spiskowe trwanie przy swoim, powiedziałbym, zamieniło się w radykalny konflikt, który przeorał kompletnie i to społeczeństwo, i polską scenę polityczną. I do tej pory moim zdaniem realnej dyskusji o tej katastrofie, o tym, kto realną za to ponosi odpowiedzialność polityczną, o polskim bezwładzie, mieszaninie po prostu takiego bezwładu, fantazji ułańskiej, lekceważenia procedur, jakiegoś wzajemnego podcinania pod sobą stołków i tak dalej, nieumiejętności funkcjonowania w instytucjach dojrzałego i tak dalej, nie mieliśmy, po prostu nie mieliśmy tej dyskusji, ponieważ nieustannie jest wzajemne obciążanie się odpowiedzialnością za jedno albo drugie. Albo to wy jesteście temu winni, a nieprawda, bo wy jesteście temu winni. To Kaczor doprowadził. Nieprawda, to nie Kaczor. To doprowadził Tusk z Putinem. No i w ten sposób można trwać w tej sytuacji w nieskończoność. I to jest właśnie moim zdaniem bardzo dobitny dowód na to, jak w praktyce działa myślenie spiskowe i jak realnie katastrofalne społeczne skutki ma lekceważenie dla racjonalności i pewnej gotowości poznawczej do zmiany swojego sposobu myślenia. No i w jaki sposób jest to po prostu dla pewnych ludzi wygodne. Utrzymanie tego stanu jest po prostu obecnie wygodne. Oczywiście, to napędza świetnie polityczny konflikt. No i też myślę, że takie wydarzenia jak katastrofy lotnicze, one są na tyle rzadkie, że one zawsze generują teorie spiskowe. Kiedy zginęła Anna Jantar, powstało bardzo, bardzo wiele teorii na temat tego, że ona tak naprawdę żyje, że ta katastrofa została w jakiś sposób zainscenizowana, a w rzeczywistości Anna Jantar została porwana przez arabskiego szejka. Bardzo wiele takich teorii właśnie też badał profesor Czubala. Wydaje mi się, że po prostu wydarzenia na tyle rzadkie, one siłą rzeczy generują teorie spiskowe, dlatego że nie dają prostych wyjaśnień. Na temat wypadków samochodowych takie teorie zazwyczaj nie powstają. Bo poza może księżną Dianą i Jamesem Deanem. Tak. No ale tutaj dochodzimy właśnie do tej tego, że nasz umysł nie lubi losowości. Że nie zgadzamy się wewnętrznie na to, że naszym życiem rządzi ślepy los. Nawet były takie dosyć spore badania, gdzie okazuje się, że tak naprawdę udział zupełnie losowych czynników, to znaczy po prostu niemalże rzut kostką, na przykład przy tworzeniu się nowotworów, gdzie oczywiście mamy wpływ genów, mamy wpływ środowiska, to są wszystko bardzo silne wpływy, ale też jest duża doza losowości. I ludzie tego nie chcą zaakceptować. Chcą mieć wpływ na to, jakie mają zdrowie, jak długo będą żyć. Natomiast niestety świat jest całkowicie losowy. I wydaje mi się, że teorie spiskowe się wtedy zaczynają przede wszystkim tworzyć, kiedy dotykamy do tego chaotycznego aspektu naszego świata, którego nigdy nie będziemy w stanie kontrolować. No i wtedy musimy coś wymyśleć. Wtedy, żeby nasz umysł jakoś tam, no nie wiem, poradził sobie psychicznie z takim wydarzeniem, zaczynamy konfabulować. Prosimy bardzo. To ja chciałem wrócić do Duisberga i do właśnie tego, co zaczęliście mówić o trwaniu przy swojej jakiejś wizji świata albo tworzeniu nowej wizji świata, że czytałem badanie, które no
nie było na jednej grupie, było w wielu państwach zrobione, że wiele osób, jakby to powiedzieć, zależnie od tego, jak osoby są wykształcone, nieważne, czy są wykształcone, no mają wykształcenie podstawowe, czy jest to wykształcenie już akademickie, w zależności od poglądów, czy poglądy są bardziej konserwatywne, czy właśnie bardziej progresywne, to osoby bardziej konserwatywne zdają się częściej ulegać nie tyle teoriom spiskowym, co efektowi Dunninga-Krugera, który no wpływa częściowo na jakąś wiarę w teorii spiskowej, jeśli chodzi o osoby tak, które są wykształcone i starają się powiedzieć o swoim zdaniu w obszarach, na których po prostu nie mają jakichś kompetencji. To jest taka, tak chciałem dorzucić. To ciekawe. Ja nie znam, znaczy są różne oczywiście koncepcje dotyczące tej korelacji pomiędzy przekonaniami politycznymi a skłonnością do teorii spiskowych. I tam ciekawe rzeczy w sumie wychodzą, tylko właśnie pytanie, czy to się ściśle wiąże akurat z predylekcją do myślenia spiskowego jako takiego, czy akurat inne jakby pewne okoliczności tutaj odgrywają rolę. No bo są na przykład bardzo ciekawe badania, które pokazują, to Dana Kahn prowadził taki profesor prawa i nauk społecznych z Harvardu, które pokazują korelacje pomiędzy przekonaniami politycznymi a wiarą w ocieplenie klimatu i w kryzys klimatyczny. I tam rzeczywiście wychodzi, że ludzie, którzy mają przekonania liberalne, uznają konsensus naukowy, to znaczy raczej uważają, że katastrofa klimatyczna i ocieplenie klimatu jest realne i że jest pochodzenia ludzkiego, a konserwatywni, że nie. Ale to jest tylko jeden jakby poziom tego krajobrazu, bo na drugim się okazuje, że ci ludzie, którzy mają przekonania właśnie o tym, że te bardziej konserwatywne i w związku z tym sceptyczne wobec ocieplenia klimatycznego, znacznie więcej wiedzą o realnych mechanizmach tworzenia się klimatu i mają większe kompetencje naukowe dotyczące tego, jak klimat działa, od ludzi z tej opcji liberalnej, którzy wprawdzie to uznają, ale nie rozumieją pewnych mechanizmów, które za tym stoi, nie mają wcale o tym wiedzy. I z tego Kahn wyciąga wniosek, że mamy tu do czynienia przede wszystkim właśnie z identyfikacją grupową. To znaczy, że akurat tak to się porozkładało, że w tych środowiskach modnie jest uznawać to, a w tamtych tamto, ale że to nie ma bezpośrednio jakby ściśle z samą naturą tych przekonań politycznych związku. Co jest ciekawą tutaj życie dopisuje puentę do tego, o czym mówisz, dlatego że wczoraj akurat zajrzałam na Facebooka, gdzie krążyły screeny dotyczące deklaracji polityków z ugrupowań narodowych, którzy przyznawali, że faktycznie mamy do czynienia z bezprecedensowymi katastrofami klimatycznymi, nie możemy już dłużej zaprzeczać, że kryzys klimatyczny istnieje. I jaka była odpowiedź liberalnych komentatorów na te screeny? Na pewno to jest jakiś kret, ktoś musiał podstawić jakiegoś trolla, więc kto się tutaj wykazał większym myśleniem spiskowym? To było... Ale to jest temat, który jest pełen podobnych paradoksów. Znaczy, ja myślę, że tu jest akurat w przypadku tych zmian klimatycznych, to raczej wydaje mi się, że to też się pokrywa z pewnego rodzaju wierzeniami religijnymi, ponieważ jednak kiedy uznajemy, że świat został nam dany, jest doskonały, to po prostu się go nie da zepsuć. Tak? Skoro w to wierzymy, no to znaczy, że nie może być zmiany klimatycznej, bo ten twór ma być dobry i ma działać, ma nam służyć. Więc tutaj wydaje mi się, że akurat ten podział, który potem badamy jako konserwatyzm czy liberalizm, bądź postępowość, on się jednak pokrywa z pewnego rodzaju podatnością na wierzenia religijne. Natomiast tutaj wracając do tego właśnie tych profesorów i tego efektu, że człowiekowi się wydaje, że jak troszeczkę coś wie, to wie bardzo dużo i nie ma takiego, można powiedzieć, respektu przed głębokością wiedzy, no niestety istnieje. No i to jest, on jest często z jednej strony motywowany tym, że no, ktoś, kto ma jakąś pozycję, jest tym profesorem, to jednak chce się wypowiadać na różne tematy, ale z drugiej strony też ludzie, właśnie widząc osobę o jakimś wysokim stanowisku naukowym, zawieszają całkowicie krytycyzm wobec teorii, które ona mówi, tak? Czyli potem mamy nagle różnego rodzaju panów profesorów, którzy po prostu bredzą jak potłuczeni i nikt tak naprawdę nie zwrócił uwagi, że po prostu
gadają totalne głupoty. A ostatnio coraz częściej. Prosimy bardzo. Jeszcze może ktoś chciałby się włączyć? Dzień dobry. Mam takie wrażenie, że o ile na przykład takie sytuacje jak koronawirus, nie wiem, Gibraltar, Smoleńsk, no wiadomo, są pewnymi spektakularnymi wydarzeniami i mają jakby no prawo tworzyć różne teorie i tak dalej, ale na przykład nijak nie mogę zrozumieć, dlaczego tworzą się takie ruchy jak reptilianie i płaskoziemcy w czasach jak tak zwanego spokoju, prosperity i tego wszystkiego. Jakby wydawałoby się, no nudzimy się i tworzymy takie teorie, czy prowokujemy innych ludzi. A może właśnie polega to na tym, że to jest właśnie, tworzy się na przykład jakiś dowcip, jakaś prowokacja, a potem z tego się tworzy pewnego rodzaju ruch, który jakby na poważnie bierze tego rodzaju teorie, bo no jest to dla mnie, jeszcze jak dowiedziałam się, że chyba w reptilian wierzy milion ludzi, to tak no, nie mogłam wręcz uwierzyć, tak? Nie no, więcej znaczy. Już więcej, tak, no to tak, nie jestem na... coraz więcej. Ja bym się tylko nie zgodził, że żyjemy w czasach spokoju i prosperity. Tak. Wcześniej, przed może no. koronawirusem, tak? I nagle się tworzy ruch, który... No, ale proszę pamiętać o World Trade Center, a później o kryzysie finansowym. To jest właściwie taki moment inicjalny, kiedy... Teoria o reptilianach, która się zaczyna w latach 90., ale ona wtedy jeszcze nie była jakoś specjalnie popularna. To znaczy Icke ją opisał w książce Największy spisek, chyba tak to się nazywa. Teraz wznowienie jakieś zresztą się pojawiło po polsku. Twierdził, że pozyskał tę wiedzę od pewnego bardzo malowniczo wyglądającego, można go na YouTubie zobaczyć, zuluskiego szamana o imieniu Credo Mutfa. On mu przekazał wiedzę o ludziach jaszczurach właśnie. No i zaczął to wtedy propagować. To tak jest, Paweł, no to wcale nie jest jakiś nerwowy ten twój śmiech. Nie, jestem zadziwiony twoją wiedzą po prostu. Zapamiętujesz takie, jak się nazywa ten szaman. No przecież to są kluczowe informacje, to są kluczowe informacje. W każdym razie ta teoria się rzeczywiście rozpowszechniła tak mniej więcej po kryzysie finansowym. Kiedy właśnie ci wszyscy ludzie z Wall Street, ci wszyscy najbogatsi krezusi giełd rozmaitych, no okazało się po pierwsze, że nas celowo zwodzili i jakby wprowadzili nas w sytuację jakiegoś kryzysu i miliony ludzi zbankrutowały, straciły środki do życia i tak dalej. No a po drugie, że ta cała rzeczywistość, w której żyliśmy, która najpierw właśnie w World Trade Center została wstrząśnięta potężnie, ta cała rama przewidywalnej codzienności, że będziemy mogli brać kredyt, mieć dom, dzieci będą miały pracę, my będziemy mieli pracę, dzieci będą zarabiały więcej i będzie generalnie coraz lepiej, że to po prostu jest wszystko fikcja, że przyszłości nie ma. No ale jest grupa, która swoje bogactwo intensyfikuje i zintensyfikowała w niezwykle rozległy sposób i oczywiście aż się prosi, żeby te jaszczury tam w nich zidentyfikować. Ale jeszcze zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Czy to media też kreują takie szpiegowsko, takie rokokowe intrygi, czy to rzeczywistość je kreuje? Bo tak jak mówię, jak oglądamy filmy, gdzie po prostu są fantastyczne spiski CIA, FBI i jeszcze całego M16, M18 i różnych innych fantastycznych instytucji, to pojawia się pytanie, czy my po prostu chyba ludzie lubimy, kochamy, żeby coś się działo, żeby ta rzeczywistość nasza nie była taka prozaiczna. O, teoria Darwina, no proste, nudne, a nie, to może te dinozaury jednak rządzą, a może wróciły jaszczury. Może potrzebujemy po prostu takiego... Teorii o tym, że dinozaury rządzą, nie znałem, ale muszę powiedzieć, że nie, bardzo mogę mnie wykreować, no, od ręki, nie ma problemu, wie pan, to jest kwestia kawy. Ale... To 5 minut i zaraz wykreujemy ją, ale mam takie wrażenie, tak? Czy my ludzie nie potrzebujemy takiej fantastyki, takiego wyskoczenia ponad przeciętność, ponad taką właśnie, ponad tą prozę życia? Myślę, że to nie jest tak, że media kreują te teorie, ale że ludzie będą bardziej skłonni do uwierzenia w takie teorie, które przypominają opowieści
właśnie znane z kina, zwłaszcza z filmów opartych na faktach, luźno. Tak jest na przykład z legendami miejskimi, które często są jakimiś mutacjami sceny z filmu. Potem zdarza się, że kino je wtórnie wzmacnia, na przykład umieszczając w scenariuszu coś zasłyszanego w legendzie miejskiej. Znaczy też mi się tak wydaje, że to jest bardzo, znaczy te opowieści są bardzo ważne, no bo to jest coś, co przez dziesiątki tysięcy lat było jedyną metodą przekazywania wiedzy, tak? No bo dopóki nie wynaleziono pisma, to jedynym nośnikiem wiedzy plemiennej był nasz mózg, a jedyną formą przekazania tej wiedzy to były po prostu opowieści. W związku z tym jesteśmy gatunkiem opowieści. No i to, że cały czas się powstają nowe książki, czeka się na nowe ekranizacje. No nie wiem, teraz w tym roku ma się pokazać Duna, podobno fantastyczny film. Czekamy na nowe opowieści, tylko no, trzeba pamiętać, żeby nie brać ich jako coś, co rzeczywiście nam mówi o rzeczywistości. Tak. Ale myślę, że teoria spiskowa właśnie się pojawia gdzieś na wymieszaniu rzeczywistości i fikcji i do tego jeszcze, zważywszy na to, że te opowieści, którymi się posługujemy jako ludzkość, one mają tam powiedzmy kilkaset kategorii jakoś ułożonych przez Waldemira Propa w morfologii bajki, że one się rozgrywają według pewnych przewidywalnych scenariuszy. Myślę, że ludzie bardzo często ciążą właśnie w stronę tego, co takie scenariusze przypomina. No chociażby Gwiezdne Wojny, tak? Istnieje też taka jakby cała właśnie działka piśmiennictwa spiskowego, która zajmuje się skrupulatną analizą filmów hollywoodzkich i dopatruje się w nich właśnie rozmaitych, ujawnianych w sposób taki homeopatyczny informacji o tym, jak realnie świat działa. No i w myśl tej teorii to na przykład jest taki wielki, wybitny twórca teorii spiskowych, autor jakichś 700 książek, Jordan Maxwell, absolutna legenda w świecie teorii spiskowych, który napisał tych 700 książek analizując filmy hollywoodzkie i pokazując, że to jest wszystko prawda tak naprawdę. Tak. A na przykład w myśl niektórych z tych teorii dlatego musiał zginąć Stanley Kubrick, że ujawnił za dużo w Eyes Wide Shut. I obliczono, że śmierć Kubricka formalnie na zawał serca nastąpiła dokładnie 666 dni po 1 stycznia 2001, czyli po tej dacie Odysei Kosmicznej 2001. No i to 666, wiadomo co to jest za liczba, to nie może być przypadek, no więc to też pokazuje, jak tutaj pracują te opowieści. Właśnie, tak, że ludzki umysł jest fascynujący, że naszym wielkim osiągnięciem ewolucyjnym jest myślenie symboliczne, ale ono może również pójść w takim kierunku, w którym zamiast abstrahować i używać symboli w komunikacji, jakby, nie wiem, które pozwalają nam lepiej zrozumieć świat, to będziemy używać ich w taki sposób, że będziemy wszędzie dopatrywać się znaków. Więc... No ale tutaj cały czas będę bronił jednak naszego mózgu, bo po to jest nasz właśnie umysł. On jest właśnie po to, żebyśmy byli w stanie przewidywać przyszłość. I tak naprawdę tworzenie pewnych połączeń, które są być może absurdalne, ale może jednak prawdziwe, jest po prostu naszą naturą. Będziemy już kończyli ten seans propagandy, jak powiedziała pani, która opuściła w pewnym momencie to spotkanie, przechodząc obok. Sycząc uciekła. Tak. A kto syczy? No właśnie, wiadomo. No wiadomo. Nie, wiadomo, kto syczy, kto tak syczy w ogóle. Ty jesteś biologiem. No właśnie. Proszę państwa, no właśnie, musimy, jak śpiewa Nick Cave, all things move toward their end, czyli wszystko ma swój koniec i nasze spotkanie również. Bardzo serdecznie państwu dziękuję, naszej publiczności YouTube'owej i naszej realnej publiczności. Realnej oczywiście pod warunkiem, że to nie jest tak, że ten cały świat jest hologramem. Symulacją, takie koncepcje też istnieją. To jest chyba moja ulubiona historia właśnie, że no bo ty wątpisz we wszystko. Tak, ale bardzo, bardzo się kiedyś wciągnęła w tę teorię, że wszyscy to są statyści. No właśnie. Tak. Będziemy się szczypać. Będziemy. Jeszcze tylko informacja organizacyjna. Poproszono mnie o jej przekazanie, choć czynię to z pewnym zakłopotaniem. Jeszcze przez pewien czas
ja i Olga będziemy podpisywali nasze książki, które są do nabycia w Big Book Cafe, więc jeśli państwo mają ochotę, o różnych dziwnych rzeczach, dużo tam jest i o teoriach spiskowych też w tych książkach, więc zachęcamy. I bardzo dziękujemy. Olga Drenda, Paweł Boguszewski, Tomasz Slawiczyński. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Korelacje prawdopodobieństwa, przypadkowości.